Gdańsk-Brzeźno. Bo ta pasypka 10 lat po kuchennych ewolucjach. Czy tutaj nadal można coś smacznego zjeść? I czy można przede wszystkim zjeść coś po sezonie, bo jesteśmy już tutaj na koniec września. Zaraz sprawdzimy. Bar otwarty, więc zobaczymy, co ciekawego możemy dostać. Fajnie, bo menu jest też podane na zewnątrz, więc jak ktoś się boi pytać o ceny, może zobaczyć, jak to wygląda na zewnątrz. My próbujemy, wchodzimy, sprawdzimy dla Was. Dużo się nie zmieniło od kuchennych ewolucji. Jedynie co, pojawił się bardzo fajny sklepik. I patrzcie, jak fajnie można sobie w sklepiku zabrać rzeczy na wynos, a tam możecie sobie spokojnie zamawiać rzeczy. Więc superowo. Mniam. Zwykle są pasty do wyboru, pasty z pickelinga, są sałatki. Patrzcie, jak to wszystko pięknie wygląda. Sałatka z łososia, krewetki wędzone z oliwie, z czosnkiem, tatar z łososia. Ale także też wszystkie rodzaje śledzi, w saszu musztardowym, śledź w czosnku, śledź marynowany, śledź w oleju, śledź z żurawiną, śledź ze śliwką i po kaszubsku naprawdę. Wystrojowo pięknie, no i ten oczywiście sklepik, który już się zachwyciłem. Piękne rybeczki, proszę bardzo. Przyjemnie, nie? My będziemy za chwilę próbowali dalej. Zaczęliśmy od przystawek, ale po prostu rzuciliśmy się na tego śledzia, bo był przepyszny. Zjedliśmy już śledzia w śmietanie, teraz w oleju i tu jeszcze mamy tata z łososia, ale to jest obłędnie pyszne i nawet nie czekaliśmy na nagrywkę filmu, bo to jest cudowne. Naprawdę. A za oknem jest już jesień. Dorsz zamówiony i będziemy zaraz go tutaj próbowali. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Ja sobie wziąłem akurat z pierchszanowym tego dorszyka, więc miamu miam. Pięknie wygląda po takich przystawkach pysznych. Czas teraz na rybcie. Dziesięć lat temu do tapasyki też jesienią roku 2012 przyjechała Magda Gessler i odczarowała to miejsce, robiąc tutaj kuchenne rewolucje. Byliśmy już kilkukrotnie w tym czasie, w międzyczasie na jedzeniu tutaj i zawsze było świetnie, zawsze było smacznie. Zawitaliśmy też jesienią po 10 latach i powiem Wam szczerze, jest naprawdę przesztos. Jedzenie jest genialne. Jesteśmy najedzeni od przystawek, od śledzi różnego rodzaju, poprzez naprawdę genialnego dorsza. Poezja, naprawdę poezja, więc takie miejsca naprawdę istnieją po kuchennych rewolucjach i kuchenne rewolucje takie miejsca promują i pozwalają mi właśnie wytrwać w tych niełatwych czasach takie rodzinnie prowadzone restauracje jak ta pasypka, bo naprawdę warto zajrzeć. Jesteśmy, mówię, po sezonie, więc to nie jest tylko, że sezonowo można naprawdę gdzieś dobrze zjeść. Genialna ryba, za nami non stop otwierają się drzwi, wychodzą ludzie z restauracji, więc powiem Wam szczerze, tu jest smak, to jest to miejsce, gdzie naprawdę chętnie wracam i mimo tego, że już mam pełny brzuszek, to już tęsknię, żeby tu być kolejny raz i znowu już dobrze zjeść. Polecam. Gdańsk, Brzeźno, tapas rybka, 10 lat po kuchennych ewolucjach. Sztos, naprawdę. No cóż, ruszamy dalej, sprawdzamy dla Was dalej. Zapraszam tu i zapraszam na mój kanał. Pamiętajcie, subskrybujcie, dodawajcie łapki i komentarze, a ja będę dalej dla Was zamieszczał kolejne restauracje. Oto właśnie kolejni klienci wychodzą zadowoleni z tego miejsca. Trzymajcie się.